Dzień dobry, cześć! Ostatnie odcinki były poświęcone dość trudnym zagadnieniom, dlatego tym razem poruszę zupełnie inny temat. Myślę, że przyjemniejszy. Postaram się odpowiedzieć na pytania językowe, które być może każdy z nas sobie kiedyś zadawał. Zapraszam! Pierwsze pytanie było swego czasu bardzo popularne w sieci. Dlaczego cały świat mówi tea, albo te, albo czaj, a my mamy herbatę? Po pierwsze, nie tylko Polacy mówią herbata, bo po litewsku mówi się arbata, zaś w języku białoruskim występuje harbata. Po drugie, jeśli chodzi o resztę świata, to te nazwy wcale tak bardzo od siebie się nie różnią, bo zachodnia część Europy zapożyczyła nazwę tego naparu z języka holenderskiego, który z kolei zapożyczył ją z łaciny. Po łacinie herbata to herba thea. Herba oznacza zioło, a thea to nazwa samej rośliny. W dialekcie południowochińskim ta nazwa wyglądała tak. Wspominam o Chinach, bo herbata właśnie stamtąd pochodzi, a z Chin do Europy przywieźli ją Holendrzy. Zachodnia Europa zapożyczyła sobie tylko drugi człon tej dość długiej łacińskiej nazwy. Dlatego w językach zachodnioeuropejskich to wygląda tak. My zaś zapożyczyliśmy sobie całość i całość sobie spolszczyliśmy, czyli też mamy to te, tyle że na końcu i w spolszczonej formie ta. Sami widzicie, że polska nazwa wcale nie jest od czapy. A ta część Europy, która mówi czaj, wzięła sobie tę nazwę też z Chin, tyle że z języka północnochińskiego. Więcej o tym opowiedziałam w tym odcinku. Znalazłam jeszcze informację, że herbatnik to dawniej oczywiście kruche ciasteczko podawane do herbaty, kawy lub wina, ale też miłośnik herbaty. W słowniku wileńskim z połowy XIX wieku przeczytamy, że herbatnik to ktoś lubiący pić herbatę. To teraz mam wieści dla wszystkich herbatników. Marka Big Active, która jest partnerem tego odcinka, chce poinformować Was, że jej zielone ekspresowe herbaty znajdziecie teraz w nowych, wygodniejszych pudełkach, a torebki mają już sznureczek i zawieszkę, dzięki czemu łatwiej przygotować napar i łatwiej możemy usunąć zużytą torebkę, którą potem wrzucamy do pojemnika na bioodpady. Dodatkowo na pudełku znajdziecie pomocne informacje dotyczące segregacji. Ja naprawdę uwielbiam te herbaty za ich jakość, duże liście, przeróżne smaki, zapach. Jestem przekonana, że gdy spróbujecie tych herbat, zostaniecie herbatnikami. W tym dawnym znaczeniu oczywiście. A teraz przeniesiemy się do Danii i zastanowimy się, dlaczego jest Dania, ale mieszkańcy tego kraju to Duńczycy, a nie Dańczycy. A może ten kraj powinien nazywać się Dunia? Wtedy byłoby logiczniej. Wiele razy powtarzałam, że język bywa nielogiczny. I to jest idealny tego przykład. Otóż okazuje się, że dawniej Polacy Danię nazywali Dunią. Taką informację znajdziemy w słowniku Doroszewskiego. Dania, dawniej Dunia, nazwa państwa. I w słowniku etymologicznym języka polskiego Aleksandra Bryknera. Dania zwała się po polsku Dunią, stąd Dunin, człowiek stamtąd przybyły, duński do dziś. Czyli była Dunia, jej mieszkaniec to Dunin, a mieszkanka Duninka. Tak jak mieszkaniec Rusi to był Rusin, a mieszkanka Rusinka. Z czasem Dunin stał się Duńczykiem, Duninka Dunką, a Dunini Duńczykami. Co więcej, Dunia stała się Danią, ale nazwy mieszkańców pozostały takie same. Mówimy też język duński, a nie dański. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie znalazłam żadnego logicznego wytłumaczenia. Moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby Duńczycy stali się Dańczykami, a język duński dańskim, no ale to się nie wydarzyło. Wiem zaś, że język bywa nielogiczny. Im szybciej się z tym pogodzimy, tym lepiej dla naszego zdrowia psychicznego. Kolejne ważne pytanie. Dlaczego Henryk Sienkiewicz zatytułował swoją powieść W pustyni i w puszczy, a nie Na pustyni i w puszczy? Przecież mówimy na pustyni. Dawniej pustynia i puszcza to były synonimy. Oba te słowa oznaczały to samo, czyli miejsce odludne, puste. Co więcej, pochodzą one od tego samego prasłowiańskiego słowa, które oznaczało pusty, bezludny. Mówiąc o puszczy, nasi przodkowie mieli na myśli wielki, ciemny, gęsty las bez śladów działalności człowieka, a pustynia była pustym i wyludnionym obszarem, na przykład po wymarłej osadzie.
No i dopiero później, kiedy pustynia stała się dużym, nieokreślonym obszarem, całkowicie pozbawionym roślinności lub skąpo porośniętym wskutek braku wody, a nie jakimś konkretnym miejscem, gdzie mieszkali ludzie, zaczęliśmy mówić na pustyni, tak jak mówimy na plaży, na boisku, na placu. Być może Henryk Sienkiewicz wybrał przyimek w, żeby podkreślić kontrast między pustynią, bezdrzewnym obszarem, a puszczą, gęstym, ciemnym lasem. Ma to sens. To teraz poduszka. Przyznam szczerze, że już dawno powinnam o tym opowiedzieć. Dokładnie to w odcinku pod tytułem Obcokrajowcy versus język polski, dlatego że w tym materiale opowiedziałam historię dziewczyny, której chłopiec jest Francuzem i kiedy uczył ją słowa poduszka po francusku, ona się śmiała, że to słowo pochodzi od słowa ucho. Oreiller i oreille. Tak się śmiała, śmiała, aż zorientowała się, że w języku polskim mówimy poduszka, czyli pod uszka. Ja tego nie skomentowałam, tylko od razu przeszłam do innych tego rodzaju zabawnych podobieństw, no i to był błąd, który teraz naprawię. Żeby była jasność, poduszka nie nazywa się tak dlatego, że kładziemy ją pod uszka. To słowo ma związek z prasłowiańskim poduchati. Powiać, nadąć, podmuchać, pochuchać. A to z kolei słowo pochodzi od prasłowiańskiego duchati, czyli wiać, dąć, dmuchać, chuchać. Czyli pierwotne znaczenie tego prasłowiańskiego słowa to prawdopodobnie coś, co jest nadęte, wzdęte, nadmuchane przez miękki wkład, na przykład pierze albo puch. O, i tak to wygląda. Na koniec klucze. Ktoś mnie zapytał, dlaczego czasem mówimy klucze od czegoś, a czasem klucze do czegoś. Na przykład częściej mówimy klucze od samochodu niż klucze do samochodu. Czy to w ogóle poprawne? Już odpowiadam. Tak, jest to poprawne, tyle że klucz do czegoś mówimy wtedy, kiedy mamy na myśli klucz służący nam do otwierania i zamykania jakiegoś typu przedmiotów. Klucz może być do kłódek, do walizki, do skrzynki. Klucz od czegoś zaś to konkretny klucz. Nie rodzaj kluczy, tylko konkretny klucz, którym otworzymy konkretny przedmiot. Na przykład kluczami od samochodu otworzę mój samochód. Klucze do samochodu to jest rodzaj kluczy, którymi otwieramy auta. Podsumowując, zarówno klucz do czegoś, jak i klucz od czegoś to są konstrukcje poprawne, tyle że znaczą coś innego, więc używamy ich w różnych sytuacjach. I tym kluczowym elementem kończę ten odcinek. Suchar też będzie o kluczu. Leci tak. Co mówi Amerykanin, gdy znajdzie klucze? Oki. Bardzo suchy żart, wiem. Na granicy, ale myślę, że jeszcze ujdzie. No. Ujdzie? Ujdzie. Dobra, nie przedłużam. Pa!